Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Lewandowski żegna się golem i brzydkim faulem. Villarreal gra dalej. Piękna asysta Modricia, Real w półfinale. Szejkowie sprzedają Paris Saint-Germain? Grzegorz Krychowiak zrównany z ziemią. Manchester United porozumiał się z nowym trenerem? Kapitan Manchesteru City po sezonie odchodzi z klubu. Sergio Ramos zdradził, kiedy chce zakończyć karierę. Wspaniały gest Jaremczuka na stadionie Benfiki. Wczoraj znowu zostawiliście ponad 10 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 400 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie i nie wiem, czy subskrybujesz kanał, ale jeśli nie, no to czekamy właśnie na ciebie. Dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności. Newsy prawie codziennie o 6 rano. Subskrybuj kanał, no i lećmy jak najszybciej z newsami. Miłego oglądania. Poznaliśmy pierwszych półfinalistów tegorocznej edycji Champions League. W Monachium Bayern próbował odrobić jednobramkową stratę z Hiszpanii. Oczywiście w podstawowym składzie Bawarczyków znalazło się miejsce dla Roberta Lewandowskiego. Przebieg tego meczu był bardzo łatwy do przewidzenia. Dominacja gospodarzy i kontry gości. Bawarczycy w pierwszej połowie bili głową w hiszpański mur. Villarreal znakomicie się przygotował do obrony. Lewandowski był niewidoczny. Jedyne czym się wyróżnił to żółta kartka po faulu na Albiolu. Według niektórych za ten faul Lewandowski powinien wylecieć z boiska. Czy waszym zdaniem to był faul na czerwoną kartkę? Czekam na wasze opinie w komentarzach. Jeżeli Julian Nagelsmann miał plan B, to musiał go wdrożyć jak najszybciej w drugich 45 minutach. To się udało. Bayern grał wyżej, agresywniej, natychmiast doskakiwał do rywala. Efektem tego była bramka Lewandowskiego w 52 minucie. Bawarczycy kontrolowali przebieg boiskowych wydarzeń. Gdy wydawało się, że dojdzie do dogrywki, zabójczy kontratak wyprowadzili goście. Zakończył się on golem Chukwueze w 88 minucie. Gospodarze nie potrafili już odpowiedzieć. Lewandowski i spółka mogą już się skupić tylko i wyłącznie na Bundeslidze. Natomiast piękny sen Unaia Emeriego i jego żółtej łodzi podwodnej trwa nadal. Villarreal po raz drugi w historii zagra w półfinale Ligi Mistrzów. Poprzednio miało to miejsce w sezonie 2005-2006. W drugim ćwierćfinale Chelsea na Estadio Santiago Bernabeu próbowała odrobić straty z pierwszego przegranego z Realem meczu na Stamford Bridge 1-3. Przed pierwszym gwizdkiem odrobienie strat było niemożliwe. Wystarczy sobie przypomnieć słowa Tuchela, który dawał małe szanse swojej drużynie. Czy to była zasłona dymna? Już w 15 minucie bramkę dla Anglików zdobył Mason Mount. The Blues poczuli krew i nacierali dalej. Jednak do przerwy nie udało im się odrobić strat. Pierwsza połowa napawała kibiców Chelsea optymizmem. Kilka minut po wznowieniu stan rywalizacji wyrównał Antonio Rüdiger. Na kwadrans przed końcem serca kibiców Realu Madryt stanęły. Timo Werner podwyższył na 3-0 i to The Blues byli w półfinale. Nierealne stało się realne. Królewscy wzięli się w garść, konkretnie Modric i Rodrigo. Chorwat w kapitalny sposób zagrał do Brazylijczyka, który wyrównał stan dwóch meczu. Przepiękna asysta Luki. Więcej bramek nie padło, to oznaczało dogrywkę. W niej konkretniejsi byli gospodarze. Karim Benzema zdobył swoją 12. bramkę w tej edycji Champions League. Tym samym stał się pierwszym Francuzem z taką liczbą goli na koncie. Chelsea nie odpowiedziała. Tym samym dwie hiszpańskie ekipy zameldowały się w półfinałach. Piękny to był wieczór dla kibiców z tego kraju. A już dziś pozostałe ćwierćfinały. W Madrycie Atletico postara się odrobić jednobramkową stratę do Manchesteru City. Natomiast na Anfield Road Liverpool będzie bronił wyniku 3-1 w meczu z Benficą Lizbona. Czy katarscy właściciele Paris Saint-Germain chcą wycofać się z klubu? Wyniki paryskiego zespołu w tym sezonie są dalekie od minimalnego zadowolenia. Przy transferach takich piłkarzy jak Messi, Ramos czy Donnarumma, PSG wypadło fatalnie w Lidze Mistrzów oraz Pucharze Francji. Paryżanie twarz mogą uratować, wygrywając Ligę. Jak donosi dziennikarz Edu Aguirre w hiszpańskim programie El Chiringuito, cierpliwość właścicieli jest na wykończeniu. Jest do tego stopnia źle, że szejkowie chcą wycofać się i sprzedać klub. Zabrać głos w tej sprawie postanowili sami Katarczycy, którzy zdementowali doniesienia hiszpańskiego dziennikarza. Nasser Al-Khelaifi i spółka nie mają zamiaru sprzedawać Paris Saint-Germain. Doniesienia Aguirre'a nazwano fake newsami. Tak więc PSG dalej będzie wspierane petrodolarami, a aktualni właściciele zrobią wszystko, aby móc w końcu świętować europejski triumf. Grzegorz Krychowiak nie będzie miło wspominał ostatniego występu w barwach AEK Ateny. Klub ze stolicy w ostatnim meczu przegrał 1-2 z Arisem Saloniki. Niestety Polak miał duży udział przy tej porażce. Greckie media nie miały litości w swoich ocenach. Serwis INGR tak ocenił jego ostatni występ. Sprowadzasz go, dużo mu płacisz, cieszysz się i przegrywasz mecz, w którym jest negatywnym bohaterem. Gra fatalnie. To on w końcówce znalazł się w sytuacji, w której strzelał z korzystnej pozycji, ale poślizgnął się i mógł trafić w lecące ptaki. Inne greckie media nazwały Krychowiaka piłkarzem na amatorskim poziomie. Niestety Krycha nie ma dobrego początku w Atenach.
Oby z każdym kolejnym tygodniem było coraz lepiej. Wszystko wskazuje na to, że następcą Ralfa Rangnicka w Manchesterze United zostanie Erik ten Hag. Według doniesień brytyjskiego The Athletic klub osiągnął ustne porozumienie z aktualnym szkoleniowcem Ajaxu Amsterdam. Kiedy można spodziewać się oficjalnej informacji w tej sprawie? Możliwe, że wydarzy się to po finale Pucharu Holandii, który odbędzie się 17 kwietnia. Ten Hag ma podpisać 4-letni kontrakt. Z pewnością na taką wiadomość kibice Czerwonych Diabłów czekali od bardzo długiego czasu. W przyszłym sezonie Manchester City będzie musiał sobie radzić bez aktualnego kapitana, Fernandinho. Brazylijczyk, który do angielskiego zespołu trafił w 2013 roku z Szachtara Donieck, chce wrócić do swojej ojczyzny. Przyznał to w jednym z wywiadów. Nie sądzę, żebym przedłużył kontrakt. Drużyna jest świetna, a mi z wiekiem coraz trudniej odzyskać siły. Staram się jednak nadal pomagać. Chcę grać w przyszłym sezonie. Na pewno wrócę do Brazylii. Decyzję podejmę wspólnie z rodziną. Fernandinho z Manchesterem City zdobył 4 Mistrzostwa Anglii, 1 Puchar Anglii, 6 razy Puchar Ligi Angielskiej oraz 2 razy Super Puchar. Sergio Ramos, który obecnie jest piłkarzem PSG, zdradził w wywiadzie, kiedy będzie chciał zakończyć karierę. Hiszpański defensor we francuskim klubie niestety nie gra często. Przez liczne i przeciągające się kontuzje obrońca zagrał w zaledwie 7 spotkaniach trwającego sezonu. Jednak problemy zdrowotne nie przeszkadzają 35-latkowi myśleć o przyszłości. Ramos przyznał, że jeszcze przez wiele lat chce grać i być na topie. Chciałbym grać jeszcze przez 4, może 5 lat na najwyższym poziomie, a później przeżyć nowe doświadczenia. Mam 2 lata kontraktu w PSG. Spróbujemy to rozwinąć do 3, a później zobaczymy. Dopóki moja kondycja fizyczna się utrzyma, myślę, że będę w stanie skupić swój umysł. Zdrowy Sergio Ramos to jeden z najlepszych obrońców na świecie. Niestety w ostatnim czasie Hiszpan nie miał okazji tego potwierdzić na boisku. Miejmy nadzieję, że kariery doświadczonego piłkarza nie zakłóci już żadna kontuzja. Roman Jaremczuk, pomimo tego, że jest na drugim końcu Europy, wspiera swoich rodaków w trudnych chwilach. O obecnej sytuacji na wschodzie starego kontynentu nie muszę mówić. Ludzie świata sportu aktywnie wspierają i pomagają poszkodowanym. Nie inaczej czyni wspomniany piłkarz Benfiki Lizbona. Po ostatnim ligowym meczu przeciwko Belenenses Jaremczuk spotkał się ze swoimi rodakami na Estadio da Luz. 26-latek pozował do zdjęć z kibicami czy rozdawał autografy. Szczególnie zadowolone były dzieci, które mogły spotkać się twarzą w twarz ze swoim idolem. Pozostając jeszcze w temacie pomocy Ukrainie, za wsparcie Lewandowskiego podziękował prezydent Ukraińskiej Federacji Piłkarskiej. Andrii Pawełko udzielił wywiadu dziennikarzowi Piotrowi Koźmińskiemu na portalu WP Sportowe Fakty. Ukrainiec odniósł się do meczu Polski ze Szwecją, w którym Lewandowski miał na ramieniu opaskę z ukraińską flagą. To był poruszający moment. Jesteśmy bezgranicznie wdzięczni za jego wsparcie. To dla nas bardzo ważne. Ale równie ważne jest to, aby świat zrozumiał, jak wielką cenę płaci nasze państwo, nasze wojsko, nasi obywatele za ochronę wolności, równości i ludzkich praw. Pawełko docenił również decyzję dotyczącą odmowy gry w półfinale baraży z Rosją. Była odważna, ale i logiczna. Nie można grać w piłkę z drużyną, która w jakimś sensie wspiera reżim Putina. Rosyjskie władze, które dokonują teraz ludobójstwa w Ukrainie, wydały w ostatnich latach miliardy dolarów na propagandę w różnych sektorach, również w piłce nożnej, żeby przykryć swoje kryminalne i agresywne zamiary. Ale to się nie udało. Kartka z kalendarza. 13 kwietnia 1960 roku w Hanau urodził się Rudi Fela. Był reprezentant Niemiec oraz były zawodnik Werderu Brema czy Bayeru Leverkusen. Tego samego dnia 1978 roku w Villa Emijaran na świat przyszedł Carles Puyol. Były reprezentant Hiszpanii oraz były obrońca FC Barcelony. 13 kwietnia 1983 roku w Viluco urodził się Claudio Bravo, bramkarz reprezentacji Chile oraz Realu Betis. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu. Jeżeli jesteś tutaj nowy, subskrybuj kanał po codzienny zastrzyk futbolu. Widzimy się już jutro o 6 rano. Do zobaczenia!